Czytam książki. Dzień dobry. Witam Was w czytaniu książek. A mam gdzieś przed sobą książkę Marka Tarana, Święta Ladacznica. To kolejna książka Marka Tarana, którą czytam na tym kanale. Dziś przeczytam część z tej książki i zacznę od akapitu Piękno, moc i potęga. Piękno, moc i potęgę kobiet można opisać na bardzo wiele sposobów, używając wielu symboli, porównań i obrazów, a mimo to opis ten zawsze będzie niepełny, gdyż kobieta jest nieskończoną mocą. Kiedy kobieta, przyglądając się samej sobie, zaczyna odkrywać cud swojego istnienia i potęgę drzemiącej w niej mocy, staje przed najważniejszym życiowym pytaniem. Co robić, aby ją uruchomić? Odpowiedź, jaką daje linia żeńska, jest jak zwykle paradoksalna. W pewnym sensie nie trzeba robić nic. Wmówiono nam naszą niedoskonałość, bezsilność, brak mocy, poczucie niższości, zależności od innych. Wmówiono nam naszą duchową ułomność oraz to, że jesteśmy obciążeni, ograniczeni i zanieczyszczeni. W związku z tym słyszymy od dziecka aż do okresu życia, że mamy się uczyć, doskonalić, rozwijać, oczyszczać, dorównywać, pokonywać, zasługiwać, szukać oparcia u innych, najlepiej w Bogu, któremu mamy służyć. Tymczasem prawda jest taka, że w swojej prawdziwej istocie jesteśmy doskonali, piękni, twórczy, bardzo kreatywni, niezależni od nikogo i niczego i pełni mocy. W związku z tym jedyne, co masz zrobić, to skupić się właśnie na tym. W ostatnim czasie maksymalnie rozwinęły się szkoły, teorie, które pchają nas ku ciągłemu doskonaleniu się. A ten ciągły przymus rozwijania się paradoksalnie oddala nas coraz bardziej od naszej doskonałości, która zawsze jest. Im więcej bogów, guru, dróg rozwoju, im więcej technik, rytuałów i zewnętrznych dróg, które mają prowadzić cię do uzyskania czy odzyskania mocy, tym bardziej ową moc tracisz. Nasza moc ma naturalną tendencję do manifestowania się sama z siebie. Wystarczy jej nie blokować. Odnosi się to szczególnie do potęgi kobiecego łona. Jej manifestacja jest naturalnym, samoczynnym i spontanicznym procesem. Proces ten można porównać do pączka róży. Pąk rozwija się naturalnie i wówczas róża zakwita. W taki sam naturalny sposób rozwija się i kwitnie kobieta, a wraz z nią cały świat. Wystarczy pozwolić manifestować się naturalnym procesom w tobie. Twoja natura działa, jakby posiadała wewnętrzną mądrość. Po prostu nie blokuj jej i nie hamuj tego, co naturalne. Potężna żeńska moc jest blokowana, gdy kobieta wpada w pułapkę biegunowości. Biegunowość to jeden ze sposobów manipulacji nami i kontroli naszych poczynań. Przejawia się ona w życiu jako przyjmowanie skrajnych postaw. Często są one tak odmienne i różne od siebie, tak przeciwstawne i oddalone, że znalezienie ich wspólnej cechy wydaje się niedorzecznością. Wbrew pozorom biegunowość posiada wspólny wątek o ogromnym znaczeniu. Wywołuje na głębszych poziomach ten sam skutek. Pułapka biegunowości w odniesieniu do kobiet może przyjąć jedną z dwóch fałszywych postaw. Pierwszą jest przekonanie, że kobiecość, ciało i seksualność to coś gorszego, wstydliwego, nieczystego, grzesznego, przeciwstawnego duchowości. Taka postawa rodzi przecięcie ciała na pół. Góra jest czysta,
i uduchowiona, dół brudny i grzeszny. Biegunową wobec pierwszej jest opaczne pojmowanie wyzwolenia seksualnego i przesadna swoboda w odniesieniu do swojego ciała i jego nagości. Przy takiej postawie następuje drastyczne łamanie granic ciała i intymności. Połączenie seksualne przestaje być misterium miłości. Sfera uczuciowa przeniesiona jest na dalszy plan, a często znika, gdyż jest niepotrzebna, nieistotna. Liczy się tylko fizyczny akt, napędzany pożądaniem i kompulsywną chęcią zaspokojenia fizjologicznych potrzeb, co często skutkuje nieliczeniem się z potrzebami i uczuciami partnera. W tym obszarze pojawia się też bardzo niebezpieczny trend. Ukrywanie pod maską duchowości, w cudzysłowie, niskich popędów i pożądania oraz maskowanie wykorzystywania seksualnego. Biegunowość można ująć krótko i lakonicznie w zdaniu od wstydu do bezwstydu. Zarówno postawa ascezy, jak i skrajny hedonizm w odniesieniu do własnego ciała powoduje ten sam skutek – blokadę mocy. Intuicja kobiecego łona jest o wiele potężniejsza niż umysł i mądrzejsza od tego, co dyktują nam wzorce religijne, społeczne czy obyczajowe. Ta wewnętrzna kobieca mądrość rozpoznaje wszelkie zagrożenia biegunowości, dlatego róża, chroniąc się przed nimi, po prostu się zamyka. Święta Ladacznica kroczy zawsze drogą środka pomiędzy skrajnościami. Drogowskazem na tej drodze jest miłość do siebie, szacunek, jakim nieustannie darzy się swoją duszę i ciało oraz słowo, coraz bardziej zapominane w cywilizacji patriarchalnej, a na zawsze wpisane w serce i łono ladacznic. Godność. Tak jak gwiazda polarna wskazuje zagubionym żeglarzom drogę do portu, podobnie róża wiatru w kobiecie zagubionej w labiryncie biegunowości jedyny bezpieczny kierunek – drogę środka. Żeńska moc może zostać zablokowana, jeśli kobieta umniejsza sobie, czuje się gorsza, niegodna, zależna od mężczyzn, gdy tylko nie zna mocy swojej świętej przestrzeni, ale samo słowo łono wywołuje w niej wstyd i zażenowanie. Kobieta traci moc, gdy ciało i seksualizm traktuje jako przeszkodę do duchowości i zbawienia. I właśnie taką skrajnie negatywną postawę kobiet w stosunku do samych siebie kształtowały przez wieki religie. Wszystkie religie monoteistyczne, chrześcijaństwo, islam, judaizm, stawiają kobietę na pozycji o wiele niższej od mężczyzn. Kobieta ma być uległa, posłuszna, oddana Bogu i mężowi. To właśnie pod auspicjami religii pojawiają się tendencje, siły i zachowania, które zaciekle zwalczały kobietę. Kościół, powołując się na Biblię, twierdził, że ponieważ kobieta nie została stworzona przez Boga, lecz powstała z żebra Adama, jest tworem gorszym i niedoskonałym. Dlatego też ma być mu posłuszna i podporządkowana, podporządkowana tworowi idealnemu, bo boskiemu, mężczyźnie. Za całe zło, które spotyka ludzkość, odpowiedzialna jest biblijna Ewa. Kościół i jego, w cudzysłowie, ojcowie prześcigali się w przedstawianiu argumentów mających udowodnić nie tylko niższość kobiety, ale dobitnie wykazać, że jest pomyłką natury. Przez wieki biskupi na synodach zastanawiali się, czy kobieta jest tworem całkowicie bezdusznym, czy też posiada znikomą część duszy Adama, jako że powstała z jego żebra. Zdecydowana większość mężczyzn, którzy budowali i utrwalali instytucję Kościoła katolickiego, była skrajnymi mizoginami. Piotr, opoka i fundament tejże instytucji, według Marii Magdaleny, nienawidził nie tylko ją, ale wszystkie kobiety. Najlepiej, jeśli wsłuchamy się przez chwilę w głos
największych ojców Kościoła, poprzez których przemawiał podobno sam Bóg. Święty Paweł. Tak jak Kościół oddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężczyzna obrazem i chwałą Boga, kobieta chwałą mężczyzny. Święty Klemens Aleksandryjski. U kobiety sama świadomość jej istnienia powinna wywoływać wstyd. Święty Jan Chryzostom. Mąż winien być twoim panem. Zniż się zatem do poddaństwa. Bądź jedną z podległych. Święty Augustyn. Kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie. Święty Ambroży. Kobieta winna zasłaniać oblicze, bowiem nie zostało ono stworzone na obraz Boga. Święty Franciszek z Asyżu. Kto obcuje z kobietami, narażony jest na skalanie swego ducha. Święty Albert Wielki, doktor Kościoła, nazywany sumą dobroci. Należy strzec się kobiety jak jadowitego węża i rogatego diabła. Kobieta jest nieudanym mężczyzną i w porównaniu z mężczyzną ma uszkodzoną i wadliwą naturę. I święty Tomasz z Akwinu, tytuł honorowy Lumen Ecclesiae, światło Kościoła. Kobieta jest czymś, co nie jest w sobie zamierzone, lecz pochodzi z defektu. Kobieta jest tworem zastępczym. Kobieta jest jedynie pomocą w płodzeniu i pełni pożyteczną rolę w gospodarstwie domowym. No i na koniec papież. Papież Pius II. Gdy widzisz kobietę, myśl, że to diabeł. Jest ona rodzajem piekła. Zauważcie, że wszyscy owi mizogini, choć chyba jest to w odniesieniu do nich eufemizm, zostali świętymi. Okazuje się, że jedną z dróg do świętości i zasiadania po prawicy Boga jest nienawiść do kobiet. Zauważcie też, że wiele miejsc, obiektów sakralnych i innych budowli związanych z Kościołem do dziś nosi ich imię. Nadal niektórzy z nich mają pomniki, przed którymi klęczą ludzie, w tym i kobiety. Ale jedną z ukrytych manipulacji Kościoła i religii jest to, że klęczymy przed swoimi oprawcami. Następną kuriozalną rzeczą stworzoną w obrębie Kościoła było to, że cały akt spłodzenia dziecka przypisano wyłącznie mężczyźnie. Mężczyzna spłodził dziecko, tak mawiano. A kobieta? Użyję tu najmniej obraźliwych słów, jakich używali patriarchowie i ojcowie Kościoła. Kobieta jest tylko doniczką, w której składane jest nasienie. Kobieta jest tylko bruzdą na polu, w którym mężczyzna zasiewa swoje nasienie. Kościół przez całe wieki wspierał tego typu narrację. Mężczyzna i jego nasienie było jedyną zasadą aktywną w całym procesie związanym z prokreacją. A kobieta była tylko biernym naczyniem. Wobec tego kobieta winna jest wdzięczność swojemu panu i władcy za to, że raczył złożyć swe boskie nasienie w jej naczyniu. Był to dodatkowy argument podtrzymujący odwieczną tezę monoteistycznych religii o wyższości mężczyzn, którzy dla swoich partnerek są jak sam Bóg i tak też powinni być traktowani. Kolejny aspekt poniżania kobiety, uwłaczania jej godności, dotyczy kobiecych narządów płciowych. Okazuje się, że są one jedynie mierną repliką, nieudaną kopią tych wspaniałych, czyli męskich. Kobiece jajniki uważano za podróbkę jąder, a cudowny męski penis to nieudana kobieca łechtaczka. Kiedy przyjrzymy się dokładnie stosunkowi Kościoła do kobiet, stosunkowi, który nie zmieniał się przez całe stulecia, powiedzenie, że kobieta miała niską pozycję i status, jest nieprawdziwe, gdyż nie miała żadnego statusu. Przeczytałem wam w
fragment książki Marka Tarana Święta Ladacznica. Zajrzyjcie do niej. Książka jest do nabycia w księgarni Indygo Puk na stronie indygopuk.pl.